Witajcie, znowu ja, najmniejszy kanał na YouTubie, czyli Agromax. Dzisiaj się tutaj zebraliśmy, ponieważ w końcu umyłem talerzówkę. Była mega zapierdzielona i zategowana tym wszystkim. Także to mycie takie może super idealne nie jest, ale jest, powiedzmy, umyta. I teraz temat. Jak ją kupowaliśmy, to jest rocznik 2014. To był bardzo duży dylemat, co wybrać. Dlaczego wybraliśmy między innymi Rolmaco? Nie wiem, czy już mówiłem, czy nie mówiłem, ale to było to po prostu, że te słupice tutaj były wzmacniane. Konkurencja wtedy chyba, nie wszystkie firmy to robiły i dlatego kupiliśmy tą, ale czy bym drugi raz poszedł w tą markę? Nie wiem, chyba nie, bo już teraz konkurencja, ta tańsza konkurencja robi też te słupice na ten wzór. Dlatego, a to najtańsza akurat talerzówka nie była, dlatego myślę, że nie wiem, co byśmy kupili drugi raz. No 2014 rok, mamy ją 5 lat, w sumie 5 sezonów. Zrobiła gdzieś, powiedzmy, około 300 hektarów. Z czego jesteśmy zadowoleni, to z tego, że na przykład żaden talerz nie uległ zniszczeniu, żadna piasta się nie rozsypała. Praktycznie zahaczamy i jedziemy. Jedno, co trzeba zrobić przy tej talerzówce, to oczywiście, tak już ją umyłem, powiedzmy, z grubsza. Drugie, co trzeba zrobić, to po myciu, i tak robię, po prostu każdą piastę, bo to są piasty obsługowe, musimy przesmarować. Była opcja piast bezobsługowych, ale moim zdaniem, takim moim prywatnym zdaniem, piasta obsługowa jest na tyle, jest lepsza. No oczywiście, jeżeli ktoś uważa inaczej, to proszę powiedzieć dlaczego. Dlaczego ja tak uważam? Ponieważ w piaście obsługowej są dwa łożyska stożkowe, które po prostu, i mam nadzieję, że tak tu jest, bo szczerze powiem, że nie rozbierałem, ale jeżeli tak jest, to są dwa łożyska stożkowe, tak jak w piaście samochodu czy coś w tym stylu. Teraz kto wymienia łożyska, czy tam, czy ktoś smaruje piasty w samochodzie na tylnej osce? No raczej nie, i to jeździ i się nic nie dzieje. A co do piast obsługowych, to no po prostu, jeżeli się zużyje, to trzeba całą wywalić. Tu można tu w razie awarii wymieniamy, uszczelniacz, dwa łożyska, skręcamy, jedziemy dalej. Tam podobno jest wymiana całej piasty. No i może to jest ten plus czy minus. Po prostu tu ją smarując raz na jakiś czas, chyba zyskujemy na żywotności i na tym, że na tych potem późniejszych kosztach eksploatacji. Także sam jestem ciekawy, ile ta talerzówka u nas wytrzymie. Już jest, mówię, 5 lat. Myślę, że sądząc po zużyciu talerzy, no to na pewno jeszcze jest 10 albo 15, jeżeli się nic nie zmieni. Także na razie jeszcze pójdzie. Szukając talerzówki, mieliśmy kilka firm takich dosyć ciekawych. Dlatego, no ale tak jak już mówiłem, dlaczego wybraliśmy tą markę. Dzisiaj jeszcze kupując ją, to byłem bardzo zadowolony w ogóle z podejścia do nas jako kupujących i w ogóle niestety mój kolega, niestety kolega, znajomy, że tak powiem, niestety doświadczył trochę innych, że tak powiem, doznań z tą firmą. Temat jest tam podobno no nieciekawy, no kurczę, coś tam było nie tak a nie chciałbym też zdradzać za dużo szczegółów, tylko że powiem tyle, że jeżeli każda firma chyba jak już ma za dużą sprzedaż, to zaś potem kuźwa kombinują i są potem takie nieprzyjemne sytuacje, także samo smarowanie, oczywiście dwie rzeczy wyczyścić.
dziery. I po prostu smary wystarczy, uniwersalny, żadnych tam mega smarów nie potrzeba. I co bardzo ważne, pompujemy dwa pompnięcia, ja daję trzy powiedzmy, i nic więcej. Dlaczego? Żeby nie wypchnąć uszczelniacza z piasty. Jeżeli wypchniemy uszczelniacz z piasty, to niestety dostanie się tam piasek i mamy problemy, nie? Wtedy. I teraz nowy nabytek, że tak powiem. Można bardziej powiedzieć, że to jest zabytek. Nabyliśmy oto taką wapniarkę Amazonę ZGB 8000. Nie było żadnego filmu, ale to o tym mówiłem po jednym z poprzednich filmów, dlaczego nie było filmu. Dlatego... A dzisiaj mówię, staraliśmy się wczoraj tato, dzisiaj ja trochę to domyć, doprowadzić do ładu, bo niestety się dosyć fajnie zapierdziliło wapnem. No co tu można powiedzieć na ten temat? Podwozie tandemowe na resorach. Co jeszcze? Dwa talerze rozsiewające jak w starej Amazonce. Stare rozsiewacze do nawozu, oczywiście łapki są do wymiany, te osłony są do poprawy. Ciągnie to te wapno za pomocą tego łańcucha, łańcuch z płaskownikami. Wszystko, cały napęd jest od wałka womu, czyli nie ma tu żadnych spraw hydraulicznych, takich rzeczy. Także prosta maszyna. Duża skrzynia ładunkowa, naprawdę. Zaraz się wyjdę do góry. Skrzynia wygląda tak. Są tutaj takie płaskowniki dociskające te listwy, że te wapno się nie przykleja do podłogi. I tak dosyć to idzie. No sieje fajnie, szczególnie jak jest suche wapno i sucho na polu. To jest piękna robota. Gorzej jak pada. Też się wybiorę za przesmarowanie wszystkich punktów. Jeszcze słówko. Teraz będzie konserwacja rozsiewacza. Zresztą te od nawozu też muszę przelecieć. Czym ja to robię? Ja to robię takim pistoletem pneumatycznym. Tu jest rzadki olej lub olej silnikowy z olejem napędowym. O, taki tam jakiś cieniutka warstewka i super sprawa. Potem czy bierzemy go na wiosnę, siejemy nawóz czy wapno czy cokolwiek, żeby go potem doprowadzić do czystego stanu, nie potrzeba żadnych tam wielkich mocnych myjek, wystarczy jakiś tam lekki detergent i zmywamy praktycznie cały ten olej z tą warstwą syfu i praktycznie mamy czystą maszynę. Wczoraj czytałem kilka komentarzy u jednego tam youtubera i oczywiście chodziło o zabezpieczenie odkładni w pługu przed rdzą. Powiem tak, kiedyś smarowało się oczywiście olejem przepalonym. Dzisiaj powiem wam, że nie smaruję tego niczym, bo smarowanie olejem przepalonym to jest jeszcze gorzej, jakbyśmy niczym nie posmarowali. Dlaczego? W przepalonym oleju mamy siarkę, która to siarka bardzo na mocno źre tą wierzchnią warstwę odkładni, przez to zużywamy szybciej odkładnie. Jasne, za chwilę ktoś powie, a tam my tam 40 lat i na jednych odkładniach ok, ale ja tego nie robię już dawno. Niczym nie smaruję. Dobrze by było czymś zabezpieczyć. Są podobno specjalne takie pasty, preparaty, że można nałożyć warstwę i jest ok, ale ja nie smaruję niczym. To znaczy od czasu, jak mamy zachodnie pługi w
Kwerenalandzie w ogóle nie było problemu, no nawet jak on tam lekki nalot przez rok złapał, to ruszyłem w ziemię metr, pół do góry, pół się świecił, to naprawdę, no te najgorsze pod tym względem wycierania się, to był moim zdaniem Rabę, on tak trochę był trudny, ale też nie było problemu, nie smarowałem, niczym nie smarowałem. Także jeszcze tak chwilowo. Oczywiście nie będę tam pod spód wchodził, tylko podniosłem sobie, żeby ładnie ten, bo ten pistolet ma dosyć długi zasięg, tam stanę stąd nawet to zrobię, a chcę to dobrze zrobić, ten spód. No dlatego tak podniosłem. Dobra, teraz to już na pewno tyle. Pozdrawiam, na razie, cześć.